że znów pracujesz nad jakimś nowym dziełem. No właśnie, Keda trzeba zabrać do Ukrainy. No to było piękne wydarzenie, spotkali się w pracowni w Czernichowie i miałem okazję zrobić z natury Kena Hensleya, muzyka, którego lubię od młodych lat. Spotkanie było bardzo owocnym, umówiliśmy, że mój dar dla niego to będzie rzeźba, a Ken dla mnie poświęci albo swój utwór, albo cały koncert w Ukrainie i Czernichowo. Miasta, z którego urodziłem się, które szanuję. Taka była umowa. Ta osoba dla mnie będzie bardzo znacząca w moim życiu i twórczości. Słuchałem jego piosenek, jak tworzyłem rzeźbę. I no, chyba to widać, bo dostałem od niego piękny list z podziękowaniem, także on też czeka na tą rzeźbę, na ten prezent.